Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Darek Tracker TV. Pozdrowienia dla Was, moi kochani. I w takim razie lecimy z tematem. Zapraszam Was na film. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, dlaczego my, kierowcy samochodów ciężarowych, wyprzedzamy się na autostradach w bardzo powolnym czasie. Według opinii kierowców samochodów osobowych, my kierowcy zawodowi poruszającymi się dużymi ciężarówkami, przewożąc ciężkie ładunki, jesteśmy zagrożeniem, wielkim zagrożeniem na autostradach. Powodujemy zatory, powodujemy niebezpieczeństwo na drodze. Doprowadzamy do katastrof. Jesteśmy agresywni wobec siebie. I co jest najważniejsze, wykonujemy manewry wyprzedzania tak dla zabawy, tak dla jaj, a taki mamy kaprys. Otóż nie, i za chwilę Wam to wyjaśnię. Według statystyk w Polsce i w Europie było więcej wypadków z udziałem samochodów osobowych, a nie samochodów ciężarowych. Są wyjątki, gdy ciężarówka najeżdża na tył drugiej naczepy, a to po prostu jest spowodowane tym, że jest duży ciąg, duży sznurek ciężarówek, a oprócz tego my, kierowcy, nie dostosowujemy odległości do poprzedzającego nas samochodu przed nami. I przez to są później takie właśnie wypadki, gdzie my najeżdżamy. Nie będę dzisiaj poruszał tematu odległości, trzymania odległości ciężarówek między jedną a drugą, ale chcę poruszyć taki jeden stereotyp, że my, kierowcy ciężarówek, wykonując manewry wyprzedzania, robimy to dla żartów. Wiecie, skąd się biorą takie stereotypy, że kierowca ciężarówki to taki, taki, taki? Ze względu na to, że wypowiadają się kierowcy samochodów osobowych, którzy nie mają w ogóle styczności z transportem. W rodzinie nie mają żadnego kierowcy, który się porusza samochodem ciężarowym. Nie ma pojęcia w ogóle, jak to wszystko działa. Większość kierowców samochodów osobowych nie ma zielonego pojęcia, że w naszych ciężarówkach od dawna jest zamontowane urządzenie o nazwie tachograf. Ten tachograf to urządzenie, które rejestruje naszą pracę, rejestruje nasz czas pracy, nasz czas jazdy, naszą prędkość, rejestruje nasze przewinienia, którego dokonaliśmy, a później przez tachograf służby kontrolujące sprawdzają, czy nie przekroczyliśmy czasu pracy, czasu jazdy. Tachograf rejestruje nasze odpoczynki. Dzięki temu, wykonując manewry wyprzedzania i powodując te korki, mamy większą szansę, że dojedziemy szybciej do naszego miejsca docelowego, którym będzie miejsce rozładunku, parking do odbycia pauzy, tak zwany MOP, czy ewentualnie baza. Również większą szansę da nam to, że dojedziemy i będziemy szybciej w domu, przy rodzinie i odbędziemy pauzę razem z rodziną. Dlatego właśnie takie manewry w większości przypadków wykonujemy, żeby szybciej dojechać i żeby była większa szansa, że damy radę. Niektórzy kierowcy samochodów osobowych nie mają też pojęcia, że my mamy zamontowane na stałe ograniczniki prędkości w naszych ciężarówkach do 90 na godzinę. Spotkałem się również z ciężarówkami, które miały zamontowane ograniczniki na 88, na 86. Kierowcy z osobówek uważają, że my, kierowcy, włączający migacze, czujemy się jak królowie szos. Nieprawda. Są niektórzy kierowcy, którzy włączą wcześniej migacz i patrzą w lusterku, żeby wykonać w odpowiednim czasie prawidłowy manewr. Ale jeżeli widzimy w lusterku, że nic nie jedzie, no to wtedy wykonujemy manewr. Ale zdarzają się też kierowcy, którzy nie chcą czekać i włączą migacz, nie upewnią się, że jednak jakiś jedzie szybko samochód i przed nim wjadą. Kilku już na drodze spotkałem, ale pamiętajcie, że wykonując manewr wyprzedzania, warto zwrócić szczególną ostrożność. A panowie i panie z samochodów osobowych, wy się też nie uważajcie za
królów szos, bo jeżeli mamy na autostradzie ogranicznik do 140, to nie jedziemy 200. Bo takie są też przypadki. A później my wyprzedzamy, widzimy na autostradzie, że około 2 km przed nami jakieś tam są światła, wykonujemy manewr. Gdy już jesteśmy na lewym pasie, nagle w lusterku widzimy, że jakieś auto daje nam po światłach. Tylko jak skończymy manewr, widzimy, że auto momentalnie się rozpędza do 200. Między innymi te opinie o kierowcach zawodowych są też wypowiadane przez takich kierowców, którzy nie dostosowują prędkości, ograniczenia prędkości na drodze oraz warunków na drodze. Jak ja słyszę takie słowa od kierowcy samochodu osobowego, który nie miał nigdy styczności z ciężarówką, nie przechodził nawet może koło niej, to aż mi się scyzoryk otwiera w kieszeni. Naprawdę mam ochotę podejść do tego gościa, wrzucić go do kabiny za kierownicę, żeby się gość chociaż przejechał parę razy, albo żeby usiadł koło mnie i zobaczył, że ta praca kierowcy nie jest wcale lekka. Nie siedzimy 8 godzin za biurkiem, nie popijamy kawy, nie wychodzimy na lunche. Nie. My, kierowcy zawodowi, robimy bardzo ciężką robotę. Jeżeli kierowcy by wlekli się za cysterną, która jedzie 80, albo za innym osobnikiem na drodze, który jedzie 85 na godzinę, to mogłoby doprowadzić do tego, że na koniec dnia kierowcy braknie iluś tam kilometrów, żeby dojechać na przykład do swojego celu rozładunku, do bazy, ewentualnie do rodziny. Dlatego my, kierowcy ciężarówek, jesteśmy zmuszeni do tego, aby wyprzedzać i robić to w sposób taki, jaki robimy. Są kierowcy ciężarówek, którzy w lewym lusterku widzą, że wyprzedza ich ciężarówka, to potrafią parę oczek zejść w dół, żeby szybciej ciężarówka mogła wyprzedzić jego zestaw. Zdarzają się też takie przypadki, że kierowca jedzie jeden 88, drugi jedzie 90, ale ten 88 ma lekki ładunek, a ten 90, co jedzie na godzinę, ma cięższy ładunek i ciężko bardzo mu się zebrać, aby wyprzedzić tego kierowcę, który jedzie 2 km mniej od tego. I wtedy jest właśnie taka sytuacja, o której kierowcy z osobówek mówią, że kierowcy wyprzedzają się przez paręnaście minut, przez paręnaście kilometrów. Okej, zdarzają się takie sytuacje. Tylko że pamiętajcie, że ten kierowca, który jedzie 88 na godzinę, a ten, który będzie jechał 90 na godzinę, powiedzmy przez cały dzień, jakby jechał te 88 na godzinę, to wtedy 10 km mniej zrobi. Czy wy, kierowcy samochodów osobowych, chcielibyście, aby 10 km przed bazą, przed domem spędzić weekend, spędzić nockę w kabinie, będąc blisko domu? Może mamy głupie wytłumaczenia, ale musimy to robić. Jeżeli mamy taką możliwość, to jedziemy te 90 na godzinę. Powiem wam, że kilkoma takimi sytuacjami się zdarzyłem. Ja jechałem akurat pełnym, załadowanym samochodem. Gościu przede mną 86-87, ja postanawiałem wyprzedzać, tylko że gościu nie dał za wygraną. Jechał, ciągnął ile się dało, ale niestety gościu był taki uparty, że nie dał za wygraną, nie chciał zwolnić parę oczek, żeby dać się wyprzedzić. Gdyby te prawo było takie, jak jest w Kanadzie czy w Stanach, że te prędkości samochodów ciężarowych i samochodów osobowych są zbliżone, moim zdaniem wtedy nie byłoby takich sytuacji, było na pewno mniej takich sytuacji. Wtedy ta ciężarówka mogłaby jechać te 100-105, a samochód osobowy 110, więc moim zdaniem wtedy dochodziłoby mniej do takich sytuacji, że samochód osobowy nagle musi ze 200 na godzinę zhamować do 90 i mając wielkie pretensje do kierowcy ciężarówki. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że my, kierowcy zawodowi, musimy takie manewry wykonywać. I bądźcie dla nas wyrozumiali, bo każdy chce zjechać do rodziny. Moi drodzy, w takim razie kończę na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.